Cześć, wszystkim witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan a to trzeci odcinek z grupy A oczywiście wojna Wizów sezon trzeci, Więc bez większego gadania zaczynamy na początku na czwórce, niech się tutaj wszystko fajnie nam pokaże i za chwilę zaczniemy dalej. Pamiętam, że ktoś tam w komentarzach pytał o to, żebym pokazał, czy obserwatorium nie ma żadnych jakich, czasem jakichś sojuszy Nie, nie martwcie się, obserwatorium nie ma żadnych sojuszy. On jest otoczony wyslandem, więc naprawdę nic nie będzie robiło, bo nic nie może robić, tak nigdzie nie może pójść, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Też udało mi się, jak widzicie, zmienić mapkę tak, że nie ma już tego terenu tutaj pokazanego dookoła, tylko po prostu są polonice doskonalizowane, pokazane, czyli tak jak było e, kiedyś. I mi się to, to bardziej podoba, więc tak też zostaniemy. E, dobra, jak widać, jakieś tutaj jest jakaś bitwa i to jest duża bitwa, 25 tysięcy po każdej stronie. I wygrywa, czekajcie, wygrywa Morasowo. Morasowo, czyli tutaj silnie cały czas Morasowo. Gdzie było Morasowo tak w ogóle? Przepraszam, nie pamiętam. Morasowo było tutaj, Morasowo było tutaj, więc cały czas jest prowadzona ta wielka e, wojna, chociaż nie aż tak duża, e, ponieważ, no jak widzicie tutaj, Morasowo razem z Mongolią. Prawdopodobnie wygrają tutaj wszystko, co chcą, chociaż teraz czekajcie, to nie, Monarasowa Mongolia, dobrze, rozwalają, rozwalają, mają tam chyba porówno dyscypliny i kolejny, kolejna bitwa, więc po prostu e, bitwa za bitwą, weźmy sobie tak. Właśnie też się ktoś pytał, jaką kulturę wszyscy mają, e, każdy ma polską. Um, sorry też, że jeszcze nie odpowiedziałem na wszystkie komentarze, ale naprawdę. Naprawdę ten czas e, mi szybko ucieka. Właśnie, też e, DJ kompany wstawił e, tą mapkę e, na Steama, więc jakby ktoś chciał pograć na tej mapce, nie wiem, bo sobie jakieś tutaj custom nation, to można, tylko tyle właśnie. E, tylko że to jest bez tych custom nation na tej mapie. Co prawda mam chyba zapisaną grupę pierwszą w razie czego save'a, więc bym mógł wam dać save, jakbyście chcieli pograć swoim państwem tutaj na tej, na tej małej mapce. No ale niestety z grupy B chyba nie mam, ale to jakby co dałoby się zrobić, więc safe w razie czego gdzieś tam się mógłby znaleźć, jakby ktoś tam chciał, to najwyżej napiszcie mi, a ja po prostu wyślę go wam. Potem niecie sobie tą mapkę i będziecie mogli sobie pograć właśnie w wojnę widzów. E, zarobiście chociaż nie jestem pewien czy wszystkie opcje takie jak ja tutaj ustawiłem też są tam w modzie DJ Kampanego, czy tam u niego jest tylko mapka. Praw Prawda, prawdopodobnie tylko mapka, dobra. E, Przejdźmy na piątkę, niech chwilę na piątce poleci. Niech się tutaj podzieją różne rzeczy. Właśnie, z tego co pamiętam ostatnio było EXECVOP, e, pierwsze miejsce miały trzy państwa. No już teraz się znów Abdul wysunął na prowadzenie. No, ale zanim bardzo blisko e, Niemiecka Cebulandia oraz Chiny, więc no bardzo, bardzo mocno. E, tutaj tak nie ma jak kurde w grupie to tu było, w której, w której grupie były. Był, mi się, sorry, ale widzicie, wprowadzę dwie grupy teraz na raz. I już mi się teraz myli to, czy w pierwszej czy w grupie A, czy w grupie B było tak, że tutaj na północy były same sojusze, chyba w grupie B, ale nie jestem pewien tak, w grupie B, bo tam chyba się tam husary i tak dalej tutaj miały sojusze, chociaż tutaj też, też trochę tych sojuszy ma na Patrzcie tutaj, niemiecka cebula trochę źle zrobiła, bo wzięła sobie sojusze z państwami, którymi graniczy. Więc tak naprawdę ona nie ma kogo atakować i najwyżej będzie mu w wojnach innych. No i tak naprawdę to się nie będzie rozwija Tutaj za to widać, że Żydzi właśnie atakują dwa różne państwa, wydry z Irlandii oraz atakują Noxus. Noxus szybko podbiły, i prawdopodobnie to była wojna wypowiedziana przeciwko Noxusowi. No ale właśnie, to jeszcze Teściowa Empire pomaga. Więc, no, nie ma szans, żeby tutaj e, Żydzi i Teściowa przegrali. Na pewno. E, w ogóle, Boże. Bo ktoś nie wiedział, że takie są nazwy. Państwo by się pośmiało, prostu Po prostu Żydzi i Teściowa wygrywają. Super. E, dobra, fabuła filmu była. E, dobra, jak tam Morasowa? Morasowa tutaj cały czas walczy, ale widzicie, na przykład Marasowa tu zerwało sojusz z ziemniaczkiem, więc bardzo możliwe, że tu zaraz jakiś atak razem z Mangonem będzie. E, cała reszta, widzę też, tu, tu jest jakaś wojenka. E, czekajcie, czekajcie, Tyrowo jest oblegane przez kolektyw getów. Kolektyw getów się cały czas rozwija i patrzcie, jakich sojuszu sobie pobrał, ale to właśnie podbije sobie tutaj Tyrowo, jeśli to właśnie on podbije to, tak, on to podbija. Będziecie w takiej samej sytuacji jak właśnie tutaj niemiecka cebula, ponieważ będą właśnie otoczenie. A, ale patrzcie jaka tu jest bitwa, czaje, czaje walczą z moc pieniądza oraz z kasketcia i chyba coś jeszcze czy tyle, chyba tyle, więc no tutaj w sumie nie wiem jak to to wyjdzie, kurde. Z jednej strony czaje są duże, ale kasketcia tak samo duża, plus tutaj no już klotzmani są o tym, już są oblegani, o właśnie i to moc pieniądza, moc pieniądza zebrało klotzmanów, klozman, więc moc pieniądza się powiększyła. Czary tak samo stracili chyba jakąś ziemię na rzecz właśnie tutaj, na rzecz kas kas Kaskaczy, więc coraz, coraz więcej. Dobra, co tu się jeszcze dzieje? Tutaj też patrzcie, jakie duże państwa, w ogóle naprawdę już dużo takich większych państw powstaje. Ale patrzcie, oni biorą sojusze ze swoimi siadami, to jest złe, to jest złe Ale myślę, że te sojusze niedługo zostaną pozbywane Na przykład Chiny już nie mają w ogóle sojuszy Więc Chiny za chwilę będą prawdopodobnie atakować Już widzicie, jakie tutaj klejmy robią, więc te sojusze nie są trwałe To trzeba pamiętać um, Dobra, dzisiaj gramy oczywiście do roku 1600, więc jeszcze chwilę Okej, okay, tu jest jakaś wojna Januszuland plus Abdul plus Chyzniaki Walczą z Zaktem Dun oraz Konfederacja Pansyberyjska Więc w sumie taka wojnienka mogłaby być Nawet zbliżona ilościowo Ponieważ no, Zaktem Den z... Tak, czekajcie, e, Zakaten, zaka Zakaten Dun, chyba pierwszy raz przeczytam do nazwę, dobrze, sorry za to. Um, kto tu wygrał? E, wygrał Abdul, wygrał Abdul, więc Abdul prawdopodobnie pra pra jest na pierwszym miejscu, tak, jest na pierwszym miejscu, prowadzi mima punktami, potem jest Marosowo, Niemiecka Cebula, Magnolia, e, Kajland, e, Kaskercja i tak dalej, i tak dalej. O, tu też jest wielka bitwa, o Boże, jaka wielka bitwa. Już wam mówię, a czy bitwa wojna, 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 wielka wojna, Morasowo, ziemniaczki, Mangolia, a już się skończyła, a tak, jaka piękna była, taka piękna, a, ale tu widzicie jak dużo już właśnie Sojuszu zostało zerwanych, bo jak widzicie na fioletowo, to znaczy, że może mają tylko e, ślub, czyli po prostu zerwali Sojusz, więc no coraz więcej się dzieje, ale tutaj cały czas walczą, e, Morasowo walczy ze sobie z ze Konfederacją Pansyberyjską oraz z e, Zakaten Dun. E, zobaczymy jak to wyjdzie. Na północy, na północy co się dzieje, na północy czaje, czaje, które przegrały ostatnią wojnę, wzięły sobie sojusz już z niemiecką cebulą, ZKIL um, oraz z kolektyw z, 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 getów i po prostu cisną, bardzo mocno cisną moc pieniądza oraz cisną też kaskecie tutaj właśnie Klossmani, którzy zostali w tym odcinku zjedzeni, zostali uwolnieni, tak samo Basia Patrzy, Basia Patrzy wróciła do gry na trzy prowincje doskała więc tutaj moc pieniądza um, straciła dwie prowincje plus, no, no, bardzo, może nawet więcej niż dwie prowincje um, nie, dwie prowincje, no, dwie prowincje, czy Basia Patrzy była w tej wojnie dopiero uwolniona, czy nie, już sa, sam nie wiem, ale tutaj za to widać, że że Chiny, Chiny są oblegane przez ZKIL oraz niemiecką Cebulę Sprawdźmy na południu co się dzieje w tym momencie e, Chyba spokojnie, chyba spokojnie, nie widzę takich większych wojen Chociaż jest mała wojenka tutaj em, Morasowo samo sobie zaatakowało e, Konfederację Pansyberyjską Więc na 100% je podbije Zabrała jedną prowincję, jedną czy dwie jedną prowincję, więc powoli powoli do przodu też tutaj trzeba pamiętać, że no może być agresywna ekspansja, duża, zbyt duża, no po 30 to już niebezpiecznie jest. Jeśli no prowincję by zabrali, mogłaby być jakaś koalicja. Tak jak chyba w drugiej w grupie B, tak, w grupie B już była koalicja na gimbazie, jeśli to się oglądał, to przepraszam za spoiler, ale to był wczorajszy odcinek, nie dzisiejszy. Dzisiejszy dopiero będzie o 20, czyli za godzinkę Potem bo po teraz jest 19, jak wrzucił ten odcinek. Dobra, zobaczmy development. W developmentie pierwszy jest Morasowo w tym momencie Abdul nie wiem czy spadł czy po prostu stoi w miejscu, a Mangolia tak samo, więc tutaj bardzo mocne Południe jeśli chodzi właśnie o Marasowo plus Mongolię. Um, tylko właśnie, oni mają cały czas sojusz z ziemniaczkiem też samo mają sojusz. Naprawdę. E, no Jedyne, co to mogą teraz arabię Cebuli atakować, a z tej strony Marsowa ma dobrą sytuację, bo z tej strony m, od wschodu nie ma żadnych sojuszy. Dobra, zobaczmy całą resztę. Cała reszta, jak na razie nic się nie dzieje. Kailand się rozwija. E, Żydzi tak samo. Teściowa Empire coś tutaj chyba zjadła. E, to jest to moc, coś tutaj się zrobiło. Wydry z Irlandii, chyba straciły w tym odcinku jakieś ziemię. A zerot, nie wiem czy się czasem chwilę nie pokazał Dobra, ZKIL razem z razem z niemiecką cebulą atakują, atakują oczywiście Chiny Do tego mają jeszcze w sojuszu uczaje i, i tu atakowali jeszcze chyba moc pieniądza, ale właśnie moc pieniądza już chyba przegrała tą bitwę czy wojnę została właśnie wy, wycofana z tej wojny no ale tutaj bardzo mocno ZKIL podbiło Chiny i zabrało i ledwie jedną, jedną prowincję, jedna prowincja to i tak jest wystarczająco ekspansji żeby prawie zdobyć koalicję, więc tutaj też muszę te Państwa uważać właśnie na te koalicje. Uuu, jak Mongolia jest po prostu zjadana. Została zdziesiątkowana, naprawdę. Patrzcie, ile ona straciła. Gdzie tu wy? Patrzcie, straciła raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, o ile dość byli, to chyba 7 prowincji albo 6. Naprawdę bardzo mocny cios dla nich. Ta sama Morasowa straciła prowincję. Co to była za wojna? To była wielka wojna. Czekajcie, ja tutaj już troszeczkę zwolnię, mamy dopiero 8 minut, a już mamy bardzo dużo odcinka nagranego. Sniker Solandia atakuje tak samo tutaj encyklopedię, ale do pomocy ma Arabię Cebuli. Encyklopedia więc no, różnie może być, chociaż z drugiej strony tutaj Sniker Solandia ma pod pomocy imperialistyczną armię oraz Basie patrzy. Basia patrzy, więc no, może być różnie. Zobaczmy development, bo teraz się pozmieniało. Morosowo już nie jest na pierwszym miejscu, prawdopodobnie. Ehm, w tym momencie na pierwszym miejscu ma Abdul, który coś tam zdobył. Morosowo drugie miejsce, potem jest niemiecka Cebula, Kaland, e, Barlandia, kolektyw Getów, Kaskecia. No i cała reszta, tak jak widzicie, więc no, zmienia się cały czas. Na samym końcu od tym momencie są Klossmani, którzy coś tam chyba przegrywają. E, Abdul w ogóle znów coś coś podbił. Nie wiem ja tam co, ale właśnie od południa teraz on ma tutaj Stojusze, więc no, jedynie co to jego atak może być na, pół, na północ, do Zakaten Dun. Więc zobaczymy, jak to będzie już tutaj klejmy porobił, no, ale tak samo. Zaka ten Dunma, kor tutaj do odzyskania i tak samo Kleinu porobił, więc wejdzie, oparcie, jest prowincja Wotanów, jest, jest prowincja Wotanów, widzicie, gdzie kompany zrobił. Co tu jeszcze mamy? Może popatrzymy na niektóre ee, prowincje: Pogorze, e, Konwar, e, Gildz, e, Guldaspar, Guldaspar, a my się miałem czytać: e, Guildswar, um, Helden, e, co tu jeszcze? Dwa heldeny są nawet, a nie, przepraszam, to jest Hely przez dwa Ly, Helden, a tu jest Heleden, dobra, jest, jest różnica, jest różnica, wiadomo. To no i tak, że się dj chciało wymyślać tyle nas w prowincji, bo to widzicie, no jest naprawdę tego bardzo dużo, ale tutaj naprawdę mi to zdziwiło, że Imperium Imperatora coś uwolniło i tak samo Cesarstwo Dakos, no naprawdę mają szczęście wielkie, bo było, było blisko tego, żeby właśnie tutaj Mangolia razem z Morasowem po prostu niszczyły wszystko dookoła, całą konkurencję, no ale się to zmieniło. Dobra, czas leci, czas leci powoli, ale leci, bardzo ważne jest to, żeby leciał. No tutaj myślę, że jednak ta... Encyklopedia zostanie podbita, tak, została podbita, została zjedzona, zabrali mi dwie prowincje. Zobaczmy, ile te dwie prowincje dają agresywnej ekspansji. Dużo, dużo. A wiecie dlaczego? Bo już większość pewnie, pewnie prowincji jest na poziomie, poczekajcie mi, development, całego się kraju, świata. Jest na poziomie 20 developmentu, Zabrać 20 developmentów w takim małym e, obszarze, no to naprawdę bardzo, bardzo dużo agresywnej ekspansji daje. Więc, no, to też jest e, ten plus e, tej małej mapki tutaj, że nawet jak bardzo duzi jesteście i bardzo szybko się rozwijacie i dużo zjadacie, to możecie właśnie upaść przez koalicje różne, e, które powstają na Was. E, czy w ogóle jest to jakaś tabelka z koalicjami? Bo chciałem zobaczyć sobie, czy jest jakaś koalicja na kogoś. E, to by było naprawdę fajne. Więc weźmy sobie w tabelki Relation. Czy tu jest jakaś koalicja? I są, są koalicje. Nie ma niestety żadnej koalicji w tym momencie, e, no ale przynajmniej tabelka jest, będziemy mogli kiedyś popatrzeć. To zobaczmy sobie może tak, na wielkie siły, no zobaczcie wielkie potęgi pewnie będą tak samo jak tam. Chociaż nie, pierwsza. to jest w ten sposób. Tak, Abdul Barladia, uuu bar, w ogóle gdzie ona jest? Pokażcie mi po dewelopmencie też czy ona jest na pierwszym miejscu, czy po prostu tak te tej potęgi Tak, jest na pierwszym miejscu, patrzcie, pokażcie mi ją. Ona jest gdzieś tutaj. No o nie, urosła, urosła, tak. W sumie omijałem ją cały czas, ale naprawdę urosła i co? O sojusze, zablokowała się sojuszami. A właśnie, czy niemiecka cebula się już zablokowała? Nie. Na przykład się nie oblokowała, więc ona stoi, i nic nie robi, nic nie podbija i najwyżej tylko ZKIL będzie podbijała, jak tym tylko pewnie spanie agresywna ekspansja na niższy poziom. 11 minut, więc jeszcze chwilę i dopiero wejdziemy na piątkę znowu. Co tu się jeszcze dzieje? Zobaczmy może tak. Ja Wam pokażę oto, w ten sposób. Widzicie? O, w ten sposób, a ja sobie tutaj włączę tabelkę i będę powoli patrzył mniej więcej, co się tutaj dzieje, tylko bez pauzy, bez pauzy, proszę bardzo. No i dobra, w incomie, kto ma największy incom, prawda? Powiem państwo, które ma największy developmentu, Tak, 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 tak właśnie jest. Chociaż drugie ma tylko 166, a ma income więcej, więc możliwe, że Kailand na przykład wziął jakieś ekonomiczne. Tak, wziął ekonomiczne, ma Quantity, Esponia, i tak dalej, właśnie sprawdźmy sobie ideę tych największych państw. Pierwszej na przykład piątki sobie sprawdzimy na razie. Abdul, Abdul, co wziął sobie Abdul na przykład? Abdul ma trade jeszcze wziął, osoby dyplomatyczne, ofensywne, ekonomiczne, więc no dlatego tak dużo zarabia, może dlatego ma tak dużo wojska i otrzymuje to wojsko. E, potem na przykład e, Barlandia, e, Barlandia, tak, Barlandia, administracyjne, defensywne, trade i dyplomatyczne, takie sobie, choć dyplomatyczne się może przydadzą, więcej sojuszy zawsze. Morasowo, Morasowo, Quantity, Esponiaż defensywne i administracyjne defensywne plus quantity no kurde może być niezłe kombo, może być niezłe kombo, bo tutaj quantity są bardzo bardzo mocne bo wojska nie ma zbyt dużo więc force limit dodatkowy zawsze się przyda Niemiecka cebula za to ma quantity dyplomatyczne administracyjne religijne religijne jest kompletnie niepotrzebne no ale co zrobić i kailand ekonomiczne właśnie pokazywałem już dobra kolektyw gotów jeszcze pokażę może defensywne humanistyczne dyplomatyczne administracyjne humanistyczne się mało tutaj przydadzą, bo większość jest tych samych tutaj tych samych tych a to same te same kultury więc humanistyczne czy są potrzebne? Nie sądzę, chociaż kto wie, kto wie. Unrestu zero, zero... Unrestowo chyba widzę tutaj zero większość ma w państwie. Dobra, e, zobaczmy, bo tu jakaś wojna jest. Nie, nie ma już wojny, nie ma już wojny, ale właśnie, Mangolia straciła sojusze, więc Morasowo też nie ma sojuszy, no może być nieciekawie, może być nieciekawie I teraz właśnie tutaj Ziemniaczek korzysta z tego, że Mangolia się rozwaliła na, na takie właśnie różne części i podbija sobie Cesarstwo Dakos Cesarstwo Dakoski e, ma sojusz z e, Januszolandią, ale pewnie Janusz, Januszolandia nie ma przejścia tutaj do właśnie do Cesarstwa Dakos, żeby im pomóc na północy, jak na razie spokojnie. Chiny nic nie robią, Czajń nic nie robią, nikt nic nie robią. Wszyscy mają sojusze, wszyscy sobie siedzą i czekają do końca gry. W sumie to też jest jakieś tam wyjście, że jakby było po prostu tak, żeby po prostu wiecie, mamy już już developmentu, nie spadniemy, no to sobie róbmy sojusze i czekajmy, aż Wotan skończy serię. Tylko tyle, że to są boty i ja nie wiem, jak one mogły wymyślić takie takie combo, no ale może wiedzą po, tej po jakoś w środku siebie wiedzą, że gramy tylko do 1700 roku, więc jeszcze tylko 111 lat i kończymy tą grupę, więc jeszcze tylko um, dwa kolejne odcinki, czyli w niedzielę i w poniedziałek i w, potem we wtorek zaczniemy grupę e, C i tak samo jak jeśli bez kończymy grupę, to zaczniemy grupę D. E, dobra, tutaj widzę, że już jest czarna flaga, więc jakaś się, wojna się skończyła. Um, co prawda teraz jakby Mongolia zabrała jakiś dobry sojusz, sojusz i zaczęła walczyć z tymi krajami obok, no to tutaj on ma kory swoje. I by bardzo, bardzo taniości to odebrała. No ale zobaczymy jak to będzie. Marasło to jest w, w strasznie złej sytuacji, ponieważ, no, o sojusze. A sojusze to są tutaj bardzo ważne. Na przykład tutaj... Mocna pozycja ta Snickersolandi Holandii odbija tutaj troszeczkę od encyklopedii, ma jeszcze kolejne klejmy na nią, więc będzie nie będzie niedługo atakowała, a jak tylko agresywna ekspansja, która jest bardzo dużo o 60. Czy tutaj nie będzie czasem jakiejś koalicji? Jak się tylko tu skończy, bardzo możliwe. Zobaczmy, czy są powstały już jakieś koalicje po tych wojenkach wszystkich Nie, nie ma żadnej koalicji na razie, dobra, to mniejsza oto, to zobaczmy może tak, jak się tutaj wojskowo em, wojskowo się dzieje Dwa pierwsze państwa mają 54 um, force limitu, e, Niemiecka Cebula i Kajland, potem 53 Abdul, ZKIN ma 48 egzekwo aequo z, um, z, 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 z kolonizacją, więc no dzieje się, okej, okay, Marsowo jest bite tak jak mocno zaczęło ten odcinek, tak teraz no niestety, ale chyba to jest koniec um, Marsowa, przynajmniej kilka prowincji kolejnych straci, więc możliwe, że to właśnie jest koniec przez to przez te kilka stronnych prowincji, ponieważ jak widzicie, tutaj nie wiem jeszcze kto zaatakował, bo zaraz może zobaczymy sobie tutaj w Current Wars, um, ale myślę, że możliwe, że ziemniaczek um, Januszoland, Januszoland, razem z Sebolandią, Chyzaniakami oraz Ziemniaczkiem zatykowali jedno małe, bezbrodne już teraz, tak naprawdę, morasowo, które jeszcze chwilę temu, no, naprawdę, chwaliłem, bo bardzo, bardzo mocno leciało do przodu. Więc tutaj widać, że po prostu kogo pochwalę, ten niestety dostaje w dupę. Więc e, piszcie mi, żebym nie chwalił, waszego państwa, bo, bo, bo będzie źle. Um, dobra, um, czyżby tutaj coś się stało? Nie, tu się nic nie stało. Chiny są rozbierane, e, kaskecia ja też sobie już robi tutaj klejmy, już e, oszczę sobie ząbki, to jest znowu na czaje, no ale mówię, to jest agresywna ekspansja, oni czekają cały czas, jak ta agresywna ekspansja zmniejszy się. No i widzicie, nie ma żadnych wojen, więc mamy 13 minut, więc ja wchodzę na piątkę i lecimy te 9 lat ostatnich i zobaczymy co, 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 co przez te 9 lat się tutaj zdarzy. Od razu tam wielki młyn na, na północy, na górze, tutaj już co się dzieje, czaje, czaje się biją, czaje się biją, cz ale czaje się biły tylko z małym jakimś małym państwkiem. To ZKL zjadło znowu i czy agresywna ekspansja wbiło 50, Okej, ok, kolejce. Jakaś by mogła powstać, ale malutka, więc nic się nie stanie. Ale za to tutaj znowu Snickers Solandia. Tu jest naprawdę wielka wojna. I zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie, ponieważ ta wojna wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawa. Ja bym chciał ją zobaczyć. Ja chciałbym ją zobaczyć. O Boże! I to. To jest to! To jest to, co ja chciałbym zobaczyć w tej, jak najwięcej właśnie w tej w serii, w tej wojnie widzów, ponieważ tutaj Arabia Cebuli razem z Kolektyw Getów, Encyklopedią oraz Ludem Wolności atakują Sneaker Solandię, Mistrza e, Pst czy, czy g -g wiem, że to czytam, e, imperialistyczną armię oraz e, Basia patrzy, więc naprawdę wielka wojna, a sobie wejdę na czwóreczkę i zobaczę jak to działa. Kto kogo jeszcze zatkował, przepraszam? E, Arabia Cebuli zatakowała Sneaker Solandie Arabia Cebuli była tutaj, więc... E, jak ona nazywa Solandia, która jest tutaj? Um, koalicja, koalicja, tak, tu była koalicja, o Boże, to jest koalicja. Nice, 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 nice. Tak, tu jest koalicja, więc tutaj, no, już Sneaker Solandia, która się cieszyła, że obbiła troszeczkę ziemi, dostała jednak koalicję na twarz i chyba jednak przegra, bo nie wiem, widzę tutaj, że Arabia Sebul i Encyklopedia bardzo mocno idą, więc tutaj prawdopodobnie to Encyklopedia odzyska swoje kory w tej koalicji, więc, em, no, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa wojenka. Dobra, lecimy na piątkę, niech się ta wojna kończy, bo już mam 17 minut, ale ja chciałem podsumowanie zrobić i zatrzymać się tak gdzieś w 20 paru minutach, żeby te odcinki też zbyt długie nie były, dlatego też lecimy, 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 zobaczymy nośnik że nie ma bardzo tutaj szans, więc no, dużo się tu nie stanie, ale na północy z tego co widzę ZKL razem z kim? z, 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 no, z niemiecką cebulą oraz z czaje zatkowali kaskecie, kaskecie. oraz tutaj moc pieniądza i Basia Paczy. Więc no, Basia Paczy już wyłączona z tej wojny, więc no tutaj na pewno te kaskecia zostanie zjedzona. Mocna pozycja, ale niestety zaczynają tracić. E, dobra, wracamy na piąteczkę i, i lecimy. Tutaj widać, że właśnie Encyklopedia odzyskała swoje ziemie. Trzy ziemie odzyskała. Więc teraz niestety... Ale sneaker która przed chwilą... No, pochwaliłem ją chwilę temu upada znowu, e, tutaj widzę, że Morasowo tak samo widzę, e, po tej wojnie upadło i to naprawdę bardzo, bardzo mocno, powstała za to menstruacja, więc widzicie, no, na, nawet jak odpadniecie w drugim odcinku pierwszym, to w trzecim możecie wrócić do gry, ja e, tak samo tutaj postawać, albo już była cały czas, nie pamiętam, nie pamiętam, Abdul, jak na razie bardzo mocno, co prawda, jeśli on teraz wypowie jakąś wojnę i zabierze chociaż jedną prowincję, to od razu leci mu na niego koalicja i to kilku dobrych, mocnych państw, a on ma tylko sojusze z dwoma e, p, e, państwami, i to nie jest zbyt dużymi, jak tam się na północy stało? Stało się tak, że ZKL odbiło, odbiło, chyba odbiło jakieś prowincje, albo to była, nie, przepraszam, to Czaje. To Czaje chyba odbiły prowincje. Tak mi się wydaje. I to Czaje mają trochę jakąś ekspansję, ale też niezbyt dużo. Ok, 1600 rok, więc możemy zatrzymać to. I tak wyglądał trzeci odcinek, więc jeszcze dwa odcinki przed nami. No, walka trwa cały czas. Cały czas się zmienia, więc nie wiadomo kto, o Boże, co to się dzieje. Więc nie wiadomo, tak na, na, naprawdę, kto tutaj. Um, wygra, ale patrzcie co tu się dzieje morasowo po zostało zgniecione w tym odcinku bo jeszcze kolejna wojenka, gdzie ziemniaczek menstruacja, chizeniaki. Um, Sebolandia, Januszolandia, Janusz, Januszoland, Imperium Imperatora, sześć państw, sześć państw atakują Morasowo oraz Mangolię. Więc tutaj, jak już na początku, początku mówiłem, Mangolia, wielki sojusz, i tak dalej, ma pięknie, i ładnie walczy. No to teraz niestety, ale, została, no, chociaż Mangolia, tutaj widzę, że troszeczkę odskaziem, ale niestety, no tutaj m, przed tą walką, już niestety, prawdopodobnie Morasowo zniknie. Ale to czemu oni tak bardzo go jadą, to nie wiem, ale, miejsca, oto, dobra. Kończmy, kończmy odcinek, więc patrzmy sobie tutaj na szybko na tabelki. Po trzecim odcinku grupy A Wojny Widzów pierwsze miejsce zajmuje, uwaga, Abdul. Abdul, czyli chyba prawie przez cały odcinek utrzymał pierwsze miejsce, więc no, gratulacje dla niego. Koalicji nie dostał na ry, więc um, wielkie brawa, wielkie brawa. O kurde, pochwaliłem go ale podchwaliłem pod koniec odcinka, więc możliwe, że w kolejnym odcinku jednak nie upadniesz, życzę Ci tego, a w sumie niech wygra najlepsze, oczywiście. E, drugie miejsce ZKIL i to jest, patrzcie, jaka już przepaść, 40 developmentów, więc, no, 44 developmentów, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo, potem jest Barlandia, kolektyw getów, niebieska cebula, a reszta już tak jak widzicie, lecimy w dół, to właśnie tu jest ta pierwsza piętnastka, Zobaczmy, czekajcie, 115, 113, no to jednak Mongolia by tutaj wypadła z tego, no i cała reszta, cała reszta tutaj widzicie, tyle państw zostało, sprawdźmy teraz, tak, dochód, oczywiście tak samo największy ma w tym momencie Kyle nie Kailan, przepraszam, przepraszam, Abdul, który ma ekonomiczne, nie, ale ma trade a nie, ma ekonomiczne, przepraszam, ma ekonomiczne, więc dlatego tak dużo zarabia, 20 dukatów na miesiąc, to jest dużo w porównaniu do całej reszty, bo dwa razy więcej od tutaj, widzicie, tej, takiego, tutaj, tej grupy, cała reszta wygląda następująco, Dobra, kto kitra, kto kitra najwięcej hajsu? Najwięcej haj, hajsu mają piraci, um, tubylcy oraz koalicje, ko Kolonizacja, przepraszam. E, dobra, no, jeśli chodzi o technologię, najlepiej Mangolia, e, Kaskecia, Czaje oraz Barlandia. Um, potem reszta. tutaj idee, najlepsi. O, przepraszam, coś się zepsuło: Imperium Imperatora, Barlandia. I Imper Imperatora, jakie ma z tego idee? Administracyjny, ofensywne trade, religijne, Barlandia ma za to. Administracyjny, defensywne trade i dyplomatyczne. Kaskecia humanistyczne, esponiarz, ofensywne, administracyjne. Takie sobie tutaj są te komba. Janusz Holandia, jeszcze sprawdzę. Ekonomiczne, defensywne, esponiarz Quantity. Esponiarza by wymienił na przykład na, nie wiem, um... Na Quantity, Quantity, Quality, Quality, przepraszam, Quality było spoko, by się z ekonomicznymi oni to tutaj łączyły, ale trzecie, mi tam trochę ciężko by było, no to może takie, nie wiem, Influenza, Mniejsza Agresja, Ekspansja, też by było spoko, e, dobra, więc cała reszta, jak widzicie, w tym momencie, możecie zobaczyć tutaj, e, no i oczywiście jeszcze zobaczę tutaj, oczywiście, 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 się powtarzam, oczywiście, że się powtarzam, e, Force limitowo najwięcej ma ZKiL, o dziwo, e, potem Abdul, Janusz Oland i tak dalej, cała reszta, jak widzicie, zatrzymujcie na wizji, pozycję gierkę, a czyli odcinek, jak położycie, dajcie też, Lajka w tym momencie, a tutaj ogólnie w wojsku najwięcej ma Abdul, potem Kajland, ZKL, Ziemenland, niebieska cebula, Ziemniaczek, Janusz Lant i jak widzicie cała reszta. Dobra, dzięki wielkie, mamy 22 minuty odcinka, więc bardzo fajnie. No, mam, zostały nam dwa odcinki do końca tej grupy, więc zobaczymy, kto wygra. Jak widzicie, tutaj na dzisiaj zaczynacie odcinek bardzo mocny jak Morasowo i Mangolia. To możecie skończyć naprawdę bardzo, bardzo słabo, bo z wojną z bardzo. Z kilkoma bardzo silnymi państwami. No ale mniejsza o to, dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do lajkowania, do komentowania, do subowania mojego kanału i zapraszam Was oczywiście na godzinę 20 na grupę B. A jutro o 19 i 20 na kolejne odcinki z tych oto grup. Dobra, na razie, pasja.